Cześć, witajcie. Ja jestem Kapsel 16 i witam Was w materiale z ciekawostkami o Lil Mar Hernandez. Jeżeli spodoba się ten materiał, to zostaw po sobie łapkę w górę. A jak jesteś tu nowy, nowa na kanale, to zapraszam do subskrybowania kanału. Ja już nie będę przedłużał i zapraszam do oglądania. Lil Mar Hernandez Ruiz przyszła na świat 2 czerwca 2000 roku. Margarita jest to wyspa na Karaibach należącej do Wenezueli. Aktualnie aktorka ma 17 lat. Mama aktorki nazywa się Maid Hernandez. A o ojcu aktorki nie udało mi się znaleźć żadnych informacji. W wieku 6 lat przeniosła się z rodziną do Miami i zaczęła brać lekcje aktorstwa w wieku 9 lat. W 2013 roku przeniosła się do Los Angeles, aby zagrać rolę Sophie w programie Nickelodeon Bella i Bulldogi, który kręcony był do 2015 roku. Lil Mar bardzo lubi muzykę One Direction. Lil Mar Hernandez wystąpiła w piosence Seana Ryana Foxa pod tytułem Niezniszczalny, a tu macie fragment teledysku. Aktorka ma heterochromię, jej lewe oko jest brązowe, a prawe oko zielone. Posiada kanał na YouTubie, a na nim 11 filmów i ponad 11 tysięcy subskrypcji. Na kanale Lil Mar możecie znaleźć filmy takie jak Q&A, challenge oraz reakcje na stare zdjęcia. Na Facebooku aktorki obserwuje ją ponad 100 tysięcy użytkowników, a na Instagramie ma ponad 794 tysiące użytkowników. W jednym z wywiadów Lil Mar Hernandez powiedziała, że kocha matematykę. Babcia Lil Mar, słysząc kłamstwo swojej wnuczki, bardzo się roześmiała. Na dowód tego pokażę fragment tego wywiadu. Hey guys, it's Lil Mar and you're watching Pop Mania TV. So, two truths and a lie would be, I have different colored eyes. I was born in Venezuela, my whole family is Latino, and I love math. You totally just revealed it! You didn't need to laugh! Okay. Oprócz serialu Bella i Bulldogi wystąpiła także w 2 innych filmach. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu Sophie, a przypnę Tobie serduszko. Tak jak wspomniałem na wstępie tego materiału, zapraszam do subskrybowania kanału oraz zaznaczenia dzwoneczka,
aby dostać powiadomienia o nowych filmach. Do zobaczenia przyszły czwartek. Cześć!